Cześć moi drodzy, jestem Sandra z kanału Story English Online i dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam coś, co stworzyłam właśnie dla Was. Jest to Vocab Planner. Jak uczyć się słówek? Bardzo często o to pytacie, daję Wam często wskazówki, ale każdy potrzebuje jakiegoś takiego kopa. No nie ukrywajmy, ludzie są leniwi. Lenistwo matką wynalazku, więc stworzyłam dla Was narzędzie właśnie do nauki słówek. Co to jest? Jest to planer. Jest on przewidziany na 52 tygodnie. Maksymalnie zalecana liczba słówek, jakich możecie nauczyć się z tym planerem, to 600 słówek w ciągu roku. Dużo, mało, może Wam się wydawać, że dużo, może Wam się wydawać, że mało. 600 słówek, usiądźcie nagle i na kartce wypiszcie 600 słówek z języka angielskiego, które znacie. Wcale to nie jest takie proste. 600 słówek to jest bardzo duża ilość, zwłaszcza, że to nie będzie takie po prostu wkuwanie słówek na pamięć. Jak działa ten planer? Na każdy tydzień i na każdy dzień macie rozpisane, co należy zrobić. Wygląda to tak, że każdego tygodnia wybieracie sobie tekst. Tekst może być to tekst czytany bądź tekst do posłuchania i czytacie, słuchacie tego tekstu. Na każdy dzień wybieracie sobie maksymalnie 5 słówek, 5 nowych słówek. To od Was zależy, ile wybierzecie. To może być jedno słówko, 2, 3, 4, ale lepiej, żeby nie było to więcej niż 5. Wykonujecie ćwiczenia związane z tymi słówkami, które są zapisane w planerze i kolejnego dnia wybieracie z tekstu kolejnych 5 słówek, z tego samego tekstu. Jeżeli zdarzy się tak, że w danym tekście jest mało słówek, których nie rozumiecie, wybierzcie te słówka, które znacie, ale rzadko ich używacie. Pojawiają się w tekście, rozumiecie je, ale gdybyście sami mieli ich użyć, mówiąc albo pisząc jakiś tekst, to byłoby trudno. Bardzo często warto powtarzać słowa, które już znacie, bo im częściej będziecie je powtarzać, tym staną się one dla Was takimi codziennymi słówkami i tym łatwiej będzie Wam ich używać. A więc czytacie tekst, wypisujecie słówka, powtarzacie słówka. Generalnie na tym takim szkielecie opiera się cały planer. Czytanie lub słuchanie, notowanie, powtarzanie i tak w kółko. Podstawową rzeczą, jaką otrzymujecie, kupując ten planer, jest oczywiście planer i instrukcja jego używania. Dodatkiem, jaki dla Was stworzyłam, na poszczególnych poziomach będzie to lista materiałów do słuchania lub do czytania. Możecie korzystać z tych materiałów. Ta lista pokaże Wam też fajne strony internetowe, z których można, na których można szukać sobie artykułów czy tekstów do słuchania na Waszym poziomie. Dodatkiem kolejnym, czyli już drugim do tego planera, jest arkusz, coś w rodzaju arkusza kalkulacyjnego. No tak naprawdę jest to arkusz kalkulacyjny, w którym zaznaczacie sobie, co zostało zrobione. Jeżeli na dany dzień macie na przykład 5 poleceń do wykonania, w arkuszu zaznaczacie sobie, czy wszystko zostało zrobione. W arkuszu również wpisujecie liczbę słówek, której nauczyliście się danego dnia, tygodnia, danego etapu, aż w końcu ile słówek nauczyliście się po całym roku i widzicie, jak ta liczba wzrasta, co jest oczywiście bardzo motywujące. Jeżeli chcecie go kupić, znajduje się on na stronie z moimi kursami, link jest poniżej. Mam nadzieję, że będziecie go używać efektywnie i nauczycie się wielu nowych słów z tym planerem. To wszystko ode mnie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale.